Będzie super. No, przykład. Sprzeczne kolory. Spoko. Bardzo super. Czerwoną bieremę. Jesteśmy tutaj na Placu Wolności pod Babą na Byku, żeby wyrysować, wykredować nasz smutek, nasz gniew i nasz wkurw na to, że co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej. My będziemy mieli zaraz kredę na rękach i chcemy wypisać, że nasz rząd ma krew na rękach. Chcemy wypisać, że Polska była zawsze otwarta, wielokulturowa, wieloetniczna. Ja osobiście mam krew tatarską, ale są w Opolu osoby, które mają krew żydowską, czeską, austriacką, niemiecką, śląską. Wszyscy jesteśmy Polakami i łączy nas Polska. I to, że jesteśmy z różnych grup etnicznych, oznaczało, że kiedyś w przeszłości ludzie na granicach nie umierali. Że i chcemy czerpać z tego doświadczenia, z otwartej i tolerancyjnej Rzeczypospolitej. I to jest nasze dziedzictwo, a nie to, co teraz się dzieje w Polsce. Nie ma naszej zgody na to. I chcemy tą naszą niezgodę tu pokazać właśnie. Sam pan powiedział, ale Łukaszenka ich ściągnął. Ale w dupie mamy Łukaszenkę. Mirku. My jesteśmy odpowiedzialni za tych Mirku. Ludzi, bo nie umierają. Ale nie, ale Mirku, w poprzedniej rozmowie przyznałeś mi jednak, że gdybyś tu spotkał roczne dziecko, to byś mu pomógł. Nie zastanawiałbyś się, gdzie jest jego matka, kto go tu sprowadził i dlaczego dziecko tu się tu wzięło. Więc mu pomógłbyś. Tyle, Mirku, tyle mamy, to jest jedyna wspólna rzecz, którą mamy. W pierwszym odruchu pomóc. Ale wtedy wyjeżdżali byśmy... Co pan bzdury gada? Mirku, inaczej. Panie Mirku, inaczej. Co pan gada? Wie pan, że Polacy też nie chcieli w mordach na Indianach? Panie Mirku, inaczej. A Polacy nie mordowali? No. Panie Mirku, panie Mirku, wszyscy mordowali po kolei. Powiedział pan, co pan że mogą tu przyjeżdżać obcy pod warunkiem, że dostosują się do naszych granic. Pozwoliliśmy ja się urodziłem w Opolu. No, ja sobie nie życzę, żeby Polska likwidowała ludzi na granicy. A ja się uczę. Ja chcę, żeby zmordowali, ale ja chcę, żeby tak. Ale ja chcę ich tutaj, a ja się urodziłem tutaj. No to, pan to są moje reguły. Nie tak idę. Dobrze, panie Mirku, pojedźmy razem. Ja na ciebie. Pojedźmy razem. A ja do siebie wezmę. Zapujemy parę osób. Ale poczekajcie. Tak będę. Czyli chcieli napisać zaproszenie i ściągnąć bezpośrednio. I pan myśli, że już będą. Trupa się nie da zaproszenia napisać. Po prostu nie ma tej możliwości. Trupy nie mają adresów. Jak pan ich ściągnie? Ale poczekajcie, jak nam się zepsuje droga i mamy dziurę w tej drodze, to my mamy od tego rząd i my zgłaszamy do odpowiedniej instytucji. Oni mają przepisy i mają obowiązek z tym coś zrobić. A nie lecę z wiaderkiem. Jeżeli ludzie przychodzą do naszej granicy, potrzebują wsparcia, my mamy na to przepisy i mamy obowiązek się do nich stosować. My mamy konwencje międzynarodowe zapisane, na podstawie których w czasie komuny moja ciocia umiera tutaj, będąc nachodzona tak, jak przez nam konstytucja, to musimy do konstytucji a jak nam nie pasuje, to konstytucja jest B. Mamy na to prawo, tak, a my się nie stosujemy. A jest pan bieżący? A jak sobie chcą, a ci w Anglii Polacy to są polityczni? Chcieli sobie to poprawić. Ale wyjechali z racji tego, że byli w Unii. Co? Wyjechali do pracy. Ilu pani, to ja pani poradzę, tak, niech pani pojedzie na zachód, niech pani zobaczy, ilu Arabów pracuje. A do Stanów? A co to pana obchodzi? A na czyj koszt oni będą żyli? A tu leżą bezdomni, nie pracują. Nie pracują, ale jest Polakiem. Co to nie zmienia, to nie zmienia faktu rzeczy. Ale pani go utrzymuje? Oczywiście płacę podatki, pani, no. Proszę pana. Emeryturę mam i dalej z emerytury. Oczywiście. Proszę pana, ja płacę ma całą masę. Mam pretensje do rządu. Mam pretensje do rządu, że nie stosuje się tak, do procedur, dokładnie. Które są zapisane i które konwencje są podpisane. Tak jak ten wiatr dzisiaj, jak Łukaszenka podpisał też te konwencje. Ja mam w dupie Łukaszenkę. Ale nie. To nie jest tak. Nie żyjemy w Gruzji. Nie chcemy budować naszej przyszłości
na takiej kulturze, która jest obecnie promowana przez rząd. Monokulturowej i takiej egoistycznej i patriarchalnej. Tego nie chcemy. Chcemy regeneracji, regeneratywnych kultur, która się wspiera, współpracuje. To jest, już przyszedł na to czas, żeby zmienić paradygmaty całych społeczeństw. I to są szerokie zmiany, takich szerokich zmian się domagamy. Kultury empatycznej, człowiek do człowieka, żeby zrozumiał, że jest jednym i razem może więcej niż samemu. Bo monokultury w środowisku naturalnym są mało trwałe, są nieodporne. Monokultury są czymś, co jest w ogóle sztucznie stworzone przez człowieka i to nie ma racji bytu.